Moim i Państwa gościem jest Adam Leda, właściciel browaru zamkowego Cieszyn. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie znajdujemy się w Cieszynie na terenie browaru zamkowego, tylko w Kończycach Małych na terenie zamku. Wytłumacz od razu naszym widzom, dlaczego akurat tutaj. Jak Państwo wiecie, dla mnie historia księcia Przemysława Śląska Cieszyńskiego, rodu Piastów, jest kluczowym elementem całej naszej układanki. Z powodu tego, że Szwedzi zniszczyli nam zamek, nasz biedny książę nie ma swojej siedziby. I tak bardziej się zastanawiałem, jak spowodować, żeby ktoś był uprzejmy odbudować ten zamek. Szwedzi prawdopodobnie nie są skłonni tego zrobić. I muszę przyznać, że odkrycie tego miejsca tutaj, gdzie znajdujemy się w Kończycach Małych, w zamku, który w języku popularnym jest nazywany Małym Wawelem. I coś w tym jest, bo bardzo to jest podobne. To jest stary zamek obronny z XIV wieku, który z tego co wiem wybudował ojciec Przemysława. Przemysław był jego właścicielem. No i nagle eureka, oto mamy dom księcia Noszaka, który ma dach, który jest ogrzewany, ma wodę i spełnia jakby atrybuty i parametry normalnego domu. Tutaj chcemy urządzić jego siedzibę. Że ci przerwę, bo ty w zeszłym roku, jak spotkaliśmy się na rozmowie, to ty mówiłeś, że chcesz odbudować zamek. Nagle taka niespodzianka. No tak, ale... Tego nie planowałeś. Ale tego nie planowałem, ale też musimy uznać jedną rzecz, że jeżeli się buduje wielką rzecz, to gdzieś trzeba mieć małą rzecz. Tak jak się buduje wielki wieżowiec, to na początku stawia się kontenery, w których budowlańcy mieszkają, bo gdzieś muszą mieszkać. Więc my traktujemy dzisiaj siedzibę księcia Noszaka w Kończycach Małych jako jego siedzibę tymczasową, ale jak wiadomo, często jest tak, że te tymczasówki, prowizorki trwają wiecznie. Moja idea odbudowy zamku w Cieszynie to jest bardziej pewnie marzenie, ale ja jestem przyzwyczajony do tego, że moje marzenia się spełniają, więc nie boję się marzyć i nadal w to wierzę, że to jest możliwe, bo jak wiecie, resztki murów, cały obrys jest i to mogłoby nie być wcale takim skomplikowanym zabiegiem. No rozumiem, że to na razie w takiej fazie marzeń, natomiast tutaj już jesteśmy. Browar zamkowy wynajmuje część tutaj tych pomieszczeń. Tak, nie ukrywam, że znowu oczywiście książę Noszak miał tutaj najwięcej do powiedzenia, bo on jakby steruje, kieruje nami, kieruje naszymi ruchami. Ja go nadal traktuję, jakby żył. I to było na dniach Noszaka w zeszłym roku, czyli w pierwszej tej edycji. Spotkałem się z panią Sołtys, tutaj są z panią Izabelą Brachaczek i ona mi zaczęła opowiadać o tym obiekcie. Ja jej powiedziałem, że nie, no bo mam dość kłopotów na głowie, ale tak długo nade mną pracowała, że w końcu po paru miesiącach mówię, dobrze, przyjadę zobaczyć. Jak przyjechałem zobaczyć, mówię, bardzo ładnie, ale dopiero kiedy dowiedziałem się, że jak wielki udział tutaj mają Piastowie nasi, nasz książę, no to ten obiekt znowu do mnie przemówił. No i uznałem, że być może warto stanąć do przetargu, który się tutaj odbywał na najem tego obiektu. Pojawiliśmy się tam, złożyliśmy ofertę. Gmina naszą ofertę przyjęła. Zresztą muszę przyznać, że bardzo fajne osiągnęliśmy porozumienie, bo przede wszystkim zrozumieliśmy się, że jak do dnia dzisiejszego ten obiekt, to przede wszystkim z jednej strony oczywiście siedziba samego sołectwa, tu mamy świetlicę, obiekt taki kulturowy, który użyteczności publicznej służącej tej małej ojczyźnie mieszkańcom Kończyc Małych. Odbywają się tylko wszelkiego rodzaju od lat imprezy, wesela, stypy, o których mówiliśmy, ale dla mnie przede wszystkim to jest obiekt historyczny i ja to bardzo wyraźnie powiedziałem zarówno panu wójtowi, jak i całej komisji, że ten wątek jest dla mnie najważniejszy i należy znaleźć za wszelką cenę środki, które umożliwią dalszy remont, bo to nie jest budynek, który jest w bardzo złym stanie. On po prostu wymaga znowu kolejnych nakładów, bo ostatni chyba duży remont był ponad 20 lat temu. A tego typu obiekty w Europie są zawsze dopieszczone i
zazwyczaj tak łapie się to w kategorii sieto, że to jest obiekt butikowy, piękny, z wyśmienitą kuchnią lokalną, o czym mogę powiedzieć nieco później. Natomiast tego mi tutaj brakuje. Tutaj jest to obiekt na razie póki co skromny, ale najważniejsze jest zrobić pierwszy ruch, zacząć. Serdecznie zapraszam, odwiedźcie miejsce, w którym nasz książę Noszak będzie miał siedzibę. Tymczasową czy nie, to się okaże. To się rysuje w bardzo ciekawym, jako ciekawa perspektywa, bo miejsce jest cudowne. Na mapie turystycznej jest to obiekt dość znany, o czym ja oczywiście wcześniej nie wiedziałem, bo trudno, nie będę ukrywał, że jestem jakimś wybitnym fachowcem. No. Odkrywam to powoli, tak jak odkrywam i my odkrywamy Przemysława I, jak odkrywamy nasze dziedzictwo, skąd pochodzimy. Historia będzie najważniejsza, ale jeszcze jakie tutaj będziecie świadczyć usługi, bo tu będzie i hotelarstwo, i gastronomia, restauracja, tak? Co w ofercie? Tak, w ofercie, no wiecie, ci z Państwa, którzy znają ten obiekt, tutaj mamy kilka pokoi, które są, będą, w tej chwili robimy lekki remont tego na tyle, ile nam budżet pozwala, ale restauracja ruszy w ciągu kilku dni. Będziemy tutaj serwować tradycyjną śląską kuchnię w takim nieco nowoczesnym wydaniu, ale przede wszystkim będziemy lać nasze piwo. No tak. Piwo księcia Noszaka, samego Noszaka oraz inne piwa cieszyńskie. Tego piwa no nie może tutaj zabraknąć. No w żadnym wypadku. Czyli mamy restaurację, mamy hotel i mamy muzeum. To znowu muzeum, nawiązujemy tak. Do historii. Tak króciutko o muzeum. Hasłowo o muzeum. Wiem, że się powtarzam, ale bardzo boli mnie to, że w żaden sposób nie, z wyjątkiem oczywiście samych dni Noszaka, tych obchodów, w których się wszyscy angażują, i miasto, i powiat, i inne miasta, i Cieszyn, ale my nie mamy żadnego śladu po tym naszym księciu. Wybitnym człowieku, absolutnie wybitnym, wiem co mówię i ta jego historia cały czas jest eksplorowana, a wiele przed nami, bo nie byliśmy jeszcze ani w archiwum w Wiedniu, ani w archiwum w Pradze, ani w archiwum w Londynie, jak wiecie przecież Państwo dlaczego. Nie mamy ulicy, nie mamy placu, skweru, nie ma nic kompletnie. No i moim zdaniem to miejsce los nam zsyła jako chyba taka siedziba, która będzie ściągać wszystkie te inicjatywy, które mamy wokół księcia. Więc powstaje w tej chwili muzeum, które będzie opowiadało historię Księstwa Cieszyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przede wszystkim tego okresu piastowskiego. Czyli książę Noszak będzie narratorem tej opowieści, będzie opowiadał swojej rodzinie potem o tym, co nastąpiło. Myślę, że w kolejnej części programu więcej na ten temat powiemy. Natomiast to jest coś, co wydawało mi się, że jako absolutnie naturalne następstwo tych inicjatyw, które zrobiliśmy w zeszłym roku, i wydaje mi się, stąd już zapraszam oczywiście bardzo mocno i dorosłych, ale przede wszystkim dzieci, żebyśmy my w jednym miejscu posłuchali o tym, skąd pochodzimy, co robimy, bo ludzie bez korzeni no, nie są ludźmi szczęśliwymi. Mhm. Czyli właśnie tam poznamy historię Noszaka, a wy już chyba macie takiego etatowego Noszaka. Tak, etatowy, powiedziałbym, Przemysław samozwaniec, ale Władek po prostu idealnie pasuje do tej roli. Jego zapał, jego wiedza nadal mi imponuje i długo na ten temat by mówić. Świetnie to wyszło, świetnie wyszło w Bielsku, w ogóle no, fantastycznie. I Władek nam za chwilę opowie właśnie o tym muzeum, o tym, co tam będzie, co tam znajdziemy. Ale teraz może jeszcze tak ogólnie powiedzmy, jak tam w browarze zamkowym w Cieszynie? Bo nasza ostatnia rozmowa, którą nagrywaliśmy, była w zeszłym roku. Tak. Mówiliśmy o tych planach, pomysłach. Dni Noszaka rozumiem, że udane. Można powiedzieć tak, że browar jak Feniks powoli szykuje się do lotu. Za nami bardzo trudny okres postpandemiczny i kolejna niestety smutna niespodzianka w postaci wojny u naszego wschodniego sąsiada. No, perspektywy rysują się mało optymistycznie, ale ja jestem z natury optymistą i wydaje mi się, że zawsze znajdziemy jakiś sposób. Warto się pochwalić, że nie dalej jak 3 dni temu dotarła do Armenii pierwsza dostawa naszego piwa, więc pewnie w przyszłym tygodniu albo już w ten weekend mieszkańcy Armenii, Erewania będą
mogli spróbować piwa z browaru zamkowego Cieszyn, w tym oczywiście Noszaka. Więc mocno pracujemy nad eksportem. Ja oczywiście chciałbym się troszeczkę jakby wyrwać z tej ogólnej narracji, że jest źle, że jest bardzo źle. No oczywiście, że jest źle. Wszyscy wiemy, jakie są kłopoty. Media, cena mediów, to jest coś, co może położyć każdą firmę, łącznie z naszą, łącznie z browarem. Ale pracuję nad tym, pracujemy, żeby znaleźć takie rozwiązanie, które nam pozwoli w jakiś sposób znaleźć wyjście z tej sytuacji, bo jeżeli zaczniemy płacić za prąd 3 czy 4 razy tyle, co dotychczas, no to jest, jak to mówią w języku szachowym, szachmat. I to choćbyśmy my wszyscy i my jako członkowie zespołu Browar Zamkowy Cieszyn, jak i Państwo, czyli nasi wspaniali konsumenci wspierający tę inicjatywę, po prostu nie damy rady, nie? I to na dzisiaj mainstream, wszystkie inne media mówią, że chyba tak się to może stać. Ja osobiście wierzę, że my, Polacy, jak zwykle znajdziemy wyjście z tej, wydawałoby się, no, mega trudnej sytuacji. Jeszcze nawiążę do strojów, bo to też jest ciekawy temat, myślę też ciekawy dla naszych widzów. Mówimy o Noś Noszaka? Dokładnie. No właśnie dzisiaj mieliśmy spotkanie. Czyli na świeżo. To jest ciekawa w ogóle historia. Powód, dla którego tak płynnie jakby miasto Bielsko się włączyło w te nasze obchody Dnia Noszaka, nie wynika jakby z moich jakichś osobistych predyspozycji, tylko ten temat już żyje tam od jakiegoś czasu. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale jest tam najstarszy zabytek w Bielsku, czyli Kościół pod względem świętego Stanisława w Starym Bielsku, ufundowany przez naszego Przemysława I. Ten kościółek pełni w życiu kulturalnym i historycznym Bielska bardzo istotną rolę. Między innymi Natasza Pawluczenko, która mieszka w Bielsku i tworzy tam, jakby pod wpływem samego kształtu tej świątyni plus tych polichromii, zdobień, które tam są wewnętrznych, potraktowało to jakąś inspirację do tworzenia takiej mody, sukni pięknych zresztą, które były pokazywane w Rzymie. Ja jeszcze wrócę do tych strojów. Będą te stroje specjalnie tutaj uszyte dla browaru? Odpaliliśmy projekt z Nataszą, która projektuje w tej chwili dla nas modę na Noszaka. Przepiękne rzeczy. Nie będę wiele zdradzał, bo ja nie jestem twórcą tego, tylko skromnym Ale to będzie moderatorem. Można zakupić? Będzie można to zakupić. Czy te stroje będą w tym muzeum? One będą przede wszystkim dostępne dla tych, którzy mówią, chcę zaakcentować to, że pochodzę stąd. Bo mamy piękne stroje, te miejskie stroje, sam czerpię z tego inspirację, ale tutaj mówimy już zupełnie czymś innym. Mówimy o tym, że ten akcent naszej piastowskiej historii, sięgający, przecież już to mówimy o XI wieku tutaj, to gdzieś w tym świecie nowoczesnym można bardzo fajnie zaimplementować. Natasza udowadnia, że tak, ja już to widziałem, Państwo musicie jeszcze chwilę poczekać, bo jesteśmy już po wstępnej fazie walidacji projektu. Czekamy w tej chwili na tak zwane matryce, te próbki. Nie będzie to jakieś szaleństwo, to będzie kilka różnych ciuchów plus fajne plecaczki, inne gadżety. Piękne. Sam będę je nosił, Was też będę zachęcał, bo gdziekolwiek nie pojedziecie, to będzie taka mała deklaracja swojej przynależności. Reklama, tak, swojej przynależności. I reklama to naszego na księstwa, też. O którym ja mam swoje lata, ale nikt mnie w szkole o tym nie uczył. To już nie możemy się doczekać. W takim razie co? Zapraszamy na otwarcie. Zapraszamy na otwarcie w najbliższych dniach, w ten weekend. A jeśli chodzi o muzeum, to za chwilę. Człowiek bardziej kompetentny ode mnie opowie. Sam Noszak. Tak, sam Noszak. I to nastąpi gdzieś w okolicach początku października. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Adam Leda. Znajdujemy się w jednej z sal zamku w Kończycach Małych i tu będzie Muzeum Noszaka.
Muzeum bardziej Piastów Cieszyńskich i historii Księstwa Cieszyńskiego. Noszak będzie oczywiście jedną z postaci i będzie miał tutaj swoją dość sporą gablotkę, którą wypełnimy różnymi ciekawostkami. Już mam kilka takich nawet typów przygotowanych. Specjalnie powstają rekonstrukcje niektórych elementów z jego życia. Natomiast reszta muzeum będzie poświęcona przede wszystkim rodzinie Piastów Cieszyńskich, którzy są dość niedoceniani cały czas w naszej historii, którzy są też zapomniani. No, sama postać Przemysława Noszaka, najwybitniejszego z książąt cieszyńskich, jest raczej mało znana. No, wszystko przez też lekcje historii, gdzie nie słyszymy o nim. Jedyne, co się gdzieś z Cieszyna pojawia, to nawet żeśmy się dzisiaj śmiali, no to Rotunda Cieszyńska jako przykład architektury romańskiej. Natomiast reszta tych Piastów Cieszyńskich, tej naszej historii, gdzieś tam jest schowana za jakąś mgłą dziejów. Dlatego tutaj chcielibyśmy bardziej zwrócić na to uwagę. Też jakieś dokumenty chcielibyśmy tutaj sprowadzić, historyczne, ale też portrety Piastów Cieszyńskich, które są mało znane, a które znajdują się w kolekcjach w muzeach europejskich czy o randze europejskiej, więc tutaj na pewno będziemy chcieli mieć ich przynajmniej repliki. Na jakim jesteście etapie? Jesteśmy na etapie remontu, natomiast do października na pewno zdążymy. Z drugiej strony prace przygotowawcze, samo opracowanie muzeum jest praktycznie na ukończeniu. Teraz chyba najwięcej pracy zajmuje mi opracowanie wywodu przodków samego Przemysława Noszaka, bo tutaj nie mówię tylko o Piastach jako takich, bo tu w linii prostej do Mieszka I tego od chrztu byśmy się gdzieś tam przedostali. Natomiast bardziej chodzi o rozwinięcie tego wywodu przodków Noszaka, też o jego babki, prababki, praprababki i ich rodziny. Tu już wychodzą takie ciekawostki, jak na przykład to, że Przemysław Noszak był chociażby potomkiem Karola Wielkiego, króla frankijskiego, a zarazem cesarza rzymskiego, więc to myślę, że będzie dość interesująca tablica, którą tutaj będziemy między innymi prezentować. No właśnie, będą interesujące tablice, a jak to będzie wyglądało ze zwiedzaniem tego miejsca? Czy to miejsce będzie ogólnodostępne, w jakich godzinach? Znaczy, raczej będzie ogólnodostępne i zwiedzać będzie mógł każdy, kto będzie akurat na terenie zamku przebywał. Płatne wejście tutaj? Planujemy, żeby było przynajmniej za symboliczną opłatą, na razie jeszcze nie ustaloną. Czyli rozumiem, że w pewnych godzinach, jeżeli będziemy tam na dole, możemy sobie przyjść tutaj do góry i zwiedzać to muzeum. Dokładnie. Będą też jakieś tutaj wydarzenia organizowane, jakieś spotkania historyczne, będzie to dobre miejsce? Znaczy, w planach mamy tutaj takie wydarzenia, które mówiłyby coś też o naszym lokalnym rzemiośle, o historii, też różnego rodzaju inscenizacje historyczne i spotkania, więc myślę, że będzie się dużo działo, natomiast najpierw musimy uruchomić muzeum, a z czasem, to już chyba w przyszłe lato, może się spotkamy tutaj podczas jakiegoś eventu historycznego. Czyli plus minus obstawiamy, że muzeum ruszy w październiku. W październiku, mam nadzieję, że ta data gdzieś pierwszego, którą tam sobie w głowie uknąłem, to powinno się udać. No a czy tutaj Noszak znalazł w końcu swoje miejsce, bo tu będzie co, taka siedziba Noszaka? No, planujemy, żeby Kończyce były właśnie taką siedzibą Przemysława Noszaka. Tu przynajmniej mamy jakieś pomieszczenia, tutaj jest przestrzeń do tego, żeby stworzyć muzeum, mamy też powierzchnię do tworzenia właśnie imprez, więc myślę, że jak najbardziej. No, planujemy takie też spotkanie rekonstruktorów historycznych tutaj na zamku w Kończycach, które może się odbyć jeszcze w tym roku, ale to wszystko jeszcze przed nami. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, rozmawiamy z etatowym Noszakiem. Czy Noszak zadowolony z takiej siedziby, jeżeli to tutaj by miała być? Jak najbardziej. Tymczasowa. Jak najbardziej. Tymczasowa siedziba, jak najbardziej. Później w Cieszynie docelowo. Może być. Dziękuję bardzo za rozmowę.